Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 372 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Tematów przewodnich raczej brak, poza takimi, że mój kaszel nie za bardzo przechodzi i gardło mnie nadal boli. I nagrywamy w sobotę. Nie udało mi się tego w piątek wieczorem nagrać, jak ostatnie kilka odcinków, ale nagrywamy w sobotę o godzinie 8:13. Rano. Ok, lecimy. Jakub Kordasiński odnośnie słuchawek, gdzie tam było pytanie, przekierowałem, no bo ja jakby nie miałem tych słuchawek, nie wiedziałem, że w kwestii pytania o słuchawek high-low chyba tak dołożyć do GT5. Tyle ode mnie, pozdro. Ricky, nie, producenci nie robią z nami co chcą, tylko rząd nie chroni nas konsumentów. Dla przykładu w Buenos Aires rząd nakazał sprzedaż iPhone'u z ładowarką, bo według Wydziału Ochrony Konsumentów jest to sprzedaż uniemożliwiająca korzystanie z urządzenia ładowania. I tam kupujesz iPhone'a z ładowarką. Mają to wprowadzić w całej Brazylii. Francja nakazała sprzedawać iPhone'y z zestawami słuchawkowymi. To kraj i rząd ustala, co może sprzedawać, a nie, że nam firmy to narzucają. Jakby polski rząd chciał, to też by nakazał sprzedawać telefony tylko z ładowarkami i firmy się muszą dostosować. A jak nie, to będą sprzedawane, nie, to nie będą sprzedawane w tym kraju. Wtedy szybciutko są ładowarki w zestawie. Ale oczywiście nasz rząd ma nas w pupie. Powiem tak, znaczy nie wiem, czy nasz rząd akurat ma taki duży wpływ, powiedzmy, na kreowanie tego, jak będzie wyglądała sprzedaż. No bo wiecie, chodzi o to, że na przykład taka Brazylia, to tam są setki milionów ludzi, którzy mieszkają. U nas to raptem skromne niespełna 40 milionów. I poza tym nie jesteśmy też jakimś bardzo, bardzo zamożnym krajem, więc stosunek ogólnie sprzedawanych telefonów do sprzedawanych iPhone'ów na pewno nie jest jakiś też ogromny. Więc pytanie, czy byśmy po prostu nie strzelili sobie w tym w stopę, że po prostu w ogóle Apple by się specjalnie nie przejmowało. Co nie zmienia faktu, że popieram. Znaczy, tak jak na przykład we Francji to słyszałem o tych słuchawkach, bo tam są takie regulacje, chociażby do Core Audio i tak dalej, żeby każdy, no jak nie ma w samochodzie wbudowanego, no to żeby miał zawsze zestaw słuchawkowy. Ale no to są jakby sensowne regulacje. Ja już na początku mówiłem tej całej, powiedzmy, aferki ekologicznej pseudo, że raz, że oczywiście nie chodzi tutaj o ekologię, dwa, natomiast, że uważam, że to są telefony niezdatne do funkcjonowania, bo jakby tych ograniczeń wynikających z tego, że masz tylko kabel i to jeszcze konkretnie taki, jest naprawdę bardzo dużo, no bo kupujesz taki telefon za granicą, wyjeżdżasz i nie masz gdzie go później ładować, tak? No bo nie masz adaptera, masz wyjście USB-C, więc jeżeli nie masz MacBooka albo adaptera innego z USB-C, a załóżmy, że po prostu jechałeś tak na waleta, no to takiego USB-C nigdzie nie podłączysz, bo w hotelach są USB-A czasami, powiedzmy przy biurkach wystawione, czy w łazienkach czasami są same moduły USB-A, czy też przy łóżku, a USB-C nigdy nie widziałem, nie zdarzyło mi się w żadnym hotelu. No oczywiście może gdzieś są, no ale to na pewno nie jest jakiś tam duży odsetek, więc faktycznie taki telefon jest praktycznie nieładowalny wtedy, więc no to jest niestety spory problem. No szkoda, że się ktoś więcej nad tym nie pochylił. No i jakby konsekwencja jest tego taka, że skoro, powiedzmy, większość krajów się zgodziła na takie coś, w sensie nie czepiali się przy wprowadzaniu pierwszych telefonów, drugich, teraz kolejni producenci tak robią, no to jakby sprawa już jest pozamiatana, tak? No bo teraz nagle nie mogą powiedzieć: ej, nie, nie, hola, hola, zapomnieliśmy, że w ogóle w tych pudełkach nie ma tych ładowarek, że proszę dołożyć, przepraszam, te ładowarki do tych telefonów. No coś takiego teraz nie przejdzie. Marek Czapkiewicz, jeśli chodzi o drukarki, to HP drukarki mają subskrypcję, wysłałem ci toner z tuszem. O, fajnie. Ciekawe, no ja mam jakiegoś starego Samsunga i oprócz tych Epsonów, które testowałem i tam jednej HP właśnie, to powiem wam szczerze, że ja z tego Samsunga jestem naprawdę zadowolony. On jest, to jest taki WU roboczy, ona nie jest ani piękna, żeby ją postawić, ja ją mam schowaną pod biurkiem. Przypominam, że to jest M2070, kupiona 6 lat temu tylko dlatego, że była po prostu w jakiejś promocji, była tania. Jedyny błąd, jaki popełniłem, no to były dwie wersje, była zwykła, taka, że po prostu masz klapę i zamykasz, a była druga, chyba droższa, nie wiem, ona była wtedy tania, bo to chyba było, nie wiem, 500 albo 600 zł. Więc dopłacenie 150 zł faktycznie by zwiększyło trochę mocno tą cenę, ale wtedy była z podajnikiem, że możesz wkładać kartkę i po prostu by ci sam skanował. Dużo bardziej wygodne, no czym polecam, jeżeli ktoś chce dołożyć i kupić na dłużej, bo ja się czasami musiałem długo męczyć, teraz jakby rozwiązałem sprawę sobie zupełnie inaczej. Raz, że większości tych dokumentów, które skanuję, nie drukuję, a jak muszę, no to skanuję telefonem i później sprawdzam sobie, czy wszystko jest ok, i dopiero puszczam na drukarkę, więc jedyne takie rozwiązanie.
Natomiast moja jest oczywiście laserowa, zwykła, taka najprostsza. Ja mam przez 6 lat, mam chyba dopiero trzeci toner, w sensie no trzeci, dwa razy wymieniałem. Oryginalny i później dwa zamienniki. Te zamienniki oczywiście dużo gorzej trzymają. Kamil, Robercie, mam dziwne wrażenie, że z ceną za zmniejszenie ramek w tanich telefonach, a one mają przecież ekran IPS, jest nierównomierne podświetlenie. Zresztą dlatego iPhone 10R i 11 miały takie duże ramki. Może się to objawiać albo wycikami światła, albo cieniami przy krawędziach. Pracuję w Media Expert chyba, jeżeli to jest skrót od ME. I każdy telefon, który wyłączam dla klienta do sprawdzenia, czy działa, ma ten sam problem. Mniejszy lub większa i niektórzy klienci pytają, czy tak ma być. Niestety na początku, gdy wprowadzono nowe proporcje i sam nie wiedziałem, co o tym myśleć, wysłałem takie telefony do serwisu na prośbę klienta i wszystkie wracały z adnotacją, usterki nie stwierdzono. Tymczasem zdecydowanie większość recenzentów w ogóle nie zwraca na to uwagi. Chyba na Spidersweb, co pisano na ten temat w kontekście Poco M3. Ciekawi mnie, co o tym myślisz, czy to zauważasz i czy to ci przeszkadza. Pozdrawiam. Wiesz co, no dobre pytanie. Jeżeli chodzi o wycieki światła, to przyznam szczerze, że dawno w żadnym telefonie nie widziałem, żeby były takie jakieś ogromne. Oczywiście mówię, że czarnie są gorsze, no bo to widać, jak oglądasz film wieczorem, że po prostu ekran cały świeci, a nie, że jest to jednolita czerń, szczególnie przy tanich IPS-ach. Ale bardziej skupiam się na kolorystyce, na kątach widzenia, na szczegółowości, na tych rzeczach. Jakoś nigdy nie zwróciłem, może to faktycznie mój błąd jakby z mojej strony, nie zwróciłem uwagi mocno na równomierność tego podświetlenia. Było kilka telefonów, jak dobrze pamiętam. I teraz tak, to był chyba HTC i teraz przypomnijcie mi. HTC chyba U11, ale coś. Ten, co miał taki dodatkowy wyświetlacz u góry, który był jakby razem, ale osobno i tam pamiętam, że były po prostu nierównomierne podświetlenie. Często wspominam, że na przykład przy otworach w aparatach, jak jest nierównomierne podświetlenie, że widzę, że na przykład kolory się załamują albo że jest po prostu gorzej podświetlone, to też o tym wspominam. Ale jeżeli chodzi o całą matrycę, nie wiem, no może nie zauważyłem, może nie zbyt dobrze się przyjrzałem, ale zwrócę na to uwagę, bo temat ciekawy. Znaczy, wiecie, no gdzieś muszą oszczędzać, szczególnie przy tych najtańszych modelach, ale jeżeli mówisz o iPhone 10R i 11, to raczej one do tych najtańszych nie należą i ja nie pamiętam, żeby coś takiego się tam działo. Raczej tam chwaliłem te IPS-y, że one są naprawdę bardzo dobre, jeżeli chodzi o czarnie, bo tam filmy wyglądały świetnie. Nie miałem problemu z jakimiś kwestiami takimi, że część ekranu była jaśniejsza, a druga ciemniejsza, więc niestety. Nie wiem, sprawdzę to Kamilu jeszcze, przejrzę sobie jakieś tam recenzje, etc. 10R, 11, czy o tym mówiłem, bo no wiecie, no, na tłoku tych telefonów jest i tego, że te telefony są tak podobne do siebie, tak dalej, no to często zapomina się, co się mówiło w recenzji. Ja, jak dobrze wiecie, nie piszę sobie skryptów, więc mówię to, co czuję, jeżeli chodzi o telefon, jakie są moje odczucia, jeżeli chodzi o jego użytkowanie. Mam ewentualnie tylko taką listę zrobioną, kontrolną, powiedzmy, rzeczy, na które zwracam uwagę, czyli rzeczy, o których bym zapomniał nagrywając. Czyli jeżeli telefon nie ma certyfikatu wodoodporności, to zapisuję sobie, że jest uszczelka na tacce SIM na przykład, tak? No bo to warto o tym powiedzieć. Jeżeli telefon się nagrzewał, to piszę w jakich okolicznościach i w którym miejscu. Jeżeli telefon się gdzieś zaciął, no bo wiadomo, że może w trakcie przebitek, jak nagrywam, jak działa telefon, to może się to nie pojawić, ale warto o tym powiedzieć, że w jakimś tam momentach na przykład menu gdzieś tam się zacina. O takich rzeczach staram się pamiętać właśnie przez pisanie drobnych notatek. Przepraszam, zrobię łyk kawy, bo Dawid ćwikła. Jakieś tło, muzykę po cichu puszczałeś w poprzednim Q&A? Nie, w Q&A staram się nie puszczać muzyki. Nie wiem dlaczego, ale tak już było i tak. Chyba ktoś kiedyś po prostu skrytykował, że przy tak długim materiale musiałbym puszczać muzykę na identycznym poziomie. Druga kwestia to muzykę, która jest jakby zbieżna. Nie może być ten sam kawałek, na przykład nie, piosenka ma 3 minuty, a Q&A ma 40, to nie mogę tam, nie wiem, 12 czy 13 razy wkleić tego samego utworu, bo po prostu ktoś tam zjedzie na zawał. A muzyka musiałaby być dobrana tak powiedzmy tematycznie, że nie, że nagle rock, a później jakiś heavy metal, a nagle jakiś pop, a na końcu jakaś ballada. Więc chyba ktoś skomentował, że po prostu woli sobie puścić swoją muzykę gdzieś tam po cichu i po prostu tak dawno, dawno temu i tak zostało.
Nie Falka już, cześć Robercie. Dzisiaj przychodzę z pytaniem odnośnie systemu iPadOS. Jak myślisz, dlaczego większość gier dostępnych na iPada Pro nie działa w 120 Hz? Na PC jest inaczej, gra jest wyświetlana w tylu klatkach, na ile pozwala wydajność komputera oraz częstotliwość odświeżania monitorów. Czemu na iPadach Pro firma Apple przerzuciła odpowiedzialność za 120 Hz w grach na deweloperów? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, ja nie zauważyłem, znaczy wydaje mi się, że one działają znacznie płynniej niż na takich typowych urządzeniach. Nie zauważyłem, żeby gierki działały jakoś dużo słabiej. Ja podejrzewam, że w grach, znaczy bo interfejs czy aplikacje, myślę, że one po prostu natywnie są jakby odpalane w 120 Hz. Natomiast jeżeli chodzi o gry, podejrzewam, że chodzi o to, żeby po prostu baterii nie zajechać. No bo to jest jakby rzecz. No bo jeżeli masz interfejs 120 Hz menu, no to on się odświeża oczywiście i jakby dużo zmian, znaczy ekrany są mocno statyczne w menu, tak? No zmienia się układ ikon i tak dalej, ale jakby już szkielet zostaje podobny, czy tam część menu się tylko zmienia, jakieś podpunkty i tak dalej. W aplikacjach bardzo często, jak są to na przykład aplikacje do edycji albo jakieś aplikacje związane z jakimiś firmami, to też jakby, no, nie wiem, jakby część layoutu z tej aplikacji jest podobna, zmienia się tylko jakby któraś ze stron, ewentualnie jak się zmienia jakąś kategorię, to wszystko się zmienia. A w grach jest niestety to bardzo intensywne i chyba włączenie po prostu 120 Hz cały czas by zabiło baterię. Zresztą, najlepszym przykładem chyba jest Infinite Flight, bo w tej grze, w ustawieniach, jak dobrze pamiętam, tak, bo zawsze to staram się właśnie wymaksować, jest taka usługa, znaczy ustawienia są oczywiście tam z medium, high, low, jeżeli chodzi o grafikę. Drugim ustawieniem jest włączenie anti-aliasingu i zawsze na flagowcach włączam anti-aliasing, bo wiem, że one sobie poradzą, a te średniaki raczej nie. I trzecia rzecz to jest wyłączenie limitu klatek, czyli będzie po prostu, bo tam jest chyba limitowane do 30, a jak wyłączysz limit, no to po prostu będzie więcej gra wskazywała, jeżeli moc obliczeniowa. Ale wtedy widać, że telefony się szybciej nagrzewają, widać też te spadki bardziej płynności, no bo to nie jest takie super płynne, że to jest tam cały czas, nie wiem, 60 czy 120 Hz i tak dalej. Więc w kwestii samego iPada nie mam pojęcia dlaczego, znaczy nigdy nie robiłem żadnego dochodzenia, dlaczego te aplikacje chodzą nie w 120 Hz. Musiałbym po prostu o tym poczytać, bo powiem szczerze, że nie za bardzo wiem. Nie będę się tutaj mądrował, że pozjadałem wszystkie ludzkie rozumy, ale naprawdę nie sprawdzałem tego, czy gry, które ja testowałem, chodzą 30, 60, 90 czy 120. Wydawało mi się, że jest naprawdę bardzo płynnie, ale to mogło być spowodowane tylko tym, że po prostu była utrzymana stała inna wartość klatek bez żadnych spadków przez wydajność samego sprzętu. Lorne Malvo. Mój znajomy jeździł do pracy trolejbusem. Niestety tam Bluetooth się nie sprawdza. Po przekroczeniu progu pojazdu słychać tylko szum. O, ciekawe. Właśnie to jest świetne, świetne zagadnienie. W ogóle nie sądziłem, że coś takiego może się wydarzyć. Sam mam słuchawki Bluetooth i to nie takie, które mają problemy z połączeniem, gdy próbuję w nich odkurzać mieszkanie. 2 kW silnik odkurzacza wchodzi w jakieś interakcje ze słuchawkami, ale o dziwo ze słuchawkami innego producenta już nie. Dlatego brak złącza mi jack trochę mnie boli, tym bardziej, że zdarza mi się podłączyć telefon do wzmacniaczy audio starszej daty, które nie mają innej możliwości podłączenia. Znaczy jest inna możliwość podłączenia, mówiłem o tym, to się chyba, ja to testowałem, nie wiem, 5 lat temu, to się nazywało Smart Link od Samsunga, że z jednej strony masz wyjście normalne po złączu słuchawkowym, tam chyba można było dokupić w ogóle przejście na cincze i tak dalej, zresztą to jest taki kabel, gdzie wszędzie można go dokupić. I drugie urządzenie, znaczy to urządzenie i emitowało to sygnał po prostu, odbierało to sygnał bluetoothowy, cyfrowy do analogowego robiło przez właśnie od telefonu do tego smart linka, więc są takie rozwiązania, pewno jest więcej, znacznie nowsze niż to, które ja dawno, dawno temu testowałem, więc myślę, że coś takiego jest, natomiast rozumiem jakby problemy ze słuchawkami, bo na przykład teraz z S21 Ultra, bo bardzo mi zależało na tym, żeby mieć masę wyników do baterii. I w sensie katuję tego S20 Ultra po prostu nieprzeciętnie. Staram się jak mogę, robię właściwie wszystko na S21 Ultra. Od oglądania wieczorem filmów, nawet specjalnie nie włączam, katuję się na tym ekranie malutkim, ale specjalnie nie włączam sobie na telewizorze. Nawet jeżeli chcę oglądać jakąś telewizję, to włączam sobie przez apkę Canal Plusa. Staram się wszystkie rzeczy mailowe, social media, może nie, bo często jestem przy komputerze, ale
W ciągu dnia, ale większość rzeczy staram się robić na telefonie, więc staram się go katować, żeby go codziennie rozładować, tak? No bo to nie jest takie proste w przypadku tego telefonu. I robiłem połowę już, właściwie, no bo do recenzji się zbliżamy i zrobiłem chyba, nie wiem, 9 testów na tym Full HD 120 Hz, teraz zrobiłem na QHD właśnie też 120 Hz, chyba z 7, więc no chyba, może nie, może tam było 7 i 7. Więc w każdym razie staram się go mocno katować i katuję go również na słuchawkach, akurat na live, na basach live. I to, jakie one mają zasięg w porównaniu do AirPodsów Max, bo tam nie chodzi o dźwięk, ale zasięg po prostu, że na przykład przy AirPodsach Max, przepraszam, tak, przy AirPodsach Pro, nie Max, przy dousznych, do kanałowych. Jest tak, że mogę wyjść z domu na ogródek i dźwięk będzie słyszalny. W sensie zostawiam telefon w domu, wychodzę, bo na przykład przyjechał kurier i w słuchawce cały czas będę słyszał konferencję. Zacznie gdzieś tam zakłócać, ale nadal będzie wszystko słyszalne. Przy Batsach Live, przepraszam, bo tracę głos. Przy Batsach Live jest tak, że wychodzę do drugiego pokoju i już jest problem. Więc rozumiem, znaczy pewno są słuchawki, które jeszcze lepiej trzymają, natomiast rozumiem, o co ci chodzi z tym, że są jeszcze specjalne miejsca, gdzie są jakieś dodatkowe interferencje i tam może być jeszcze po prostu gorzej. O Jezu, tracę głos, niezbyt dobrze. Przepraszam was bardzo serdecznie, ale skoro zaczęliśmy, to już dokończymy. Marek Antosiewicz, słyszałeś o tym, że ma się pojawić w tym roku następca Galaxy A80 z obracanym aparatem? Ciekawe. Ech, powiem szczerze, uważam, że ten telefon był strasznie taki no, nieprzemyślany, bo on nie oferował, oprócz tego, że miał oczywiście opracowany aparat i to jest zawsze spoko, że masz z tyłu i z przodu te same obiektywy, więc nie ma kwestii takiej, że po prostu kamera do selfie jest jakoś taka kiepsciutka, no to jakby to rozsuwanie nie powodowało żadnych dodatkowych feature'ów, tak, no, niestety. Tam oczywiście chyba się pojawiło jako pierwsze live, wideo live focus, z tego co pamiętam, ale oprócz tego nic nie i to nie było związane stricte z kamerą. Oczywiście no fajnie, no może ktoś jakby podłapi, zrobi trochę lepiej to A80, powiedzmy jedynkę, czy też powinna być dwójka, tak na dobrą sprawę, bo w tym roku mamy wszystkie tam A42, tam będzie A52, A72. W każdym razie no chciałbym, żeby to zrobili bardziej w postaci Zenfona, tak, że jednak dzięki temu mamy aparat, który może się obracać o te 180 stopni, a tam się po prostu jednak oczywiście obraca i blokuje, tak, no bo jest ta ramka u góry nieszczęsna w tym A80. Więc popracowałbym nad tym, żeby to lepiej zrobić, żeby dodatkowe funkcje, no bo skoro już mamy mechanizm, który się rusza i jest jakiś podatny na ewentualne uszkodzenia, to niech to za tym idą jakieś dodatkowe funkcje, że po prostu, żeby to przemawiało za klientem, że faktycznie, a dobra, no spróbuję, zobaczymy, no bo są jakieś tam funkcje, które mi się podobają, tak. A tak to tylko dlatego, że ma mieć obracany i bezramkowy ekran z przodu, to nie jest jakiś taki wyznacznik, bym powiedział. Kamila Sawicka, czy przyjdzie taki moment, że karty płatnicze, dowody osobiste, paszporty jakiekolwiek i przejdą do lamusa i będziemy już płacić tylko smartfonami? Technologia idzie mocno do przodu, więc niebawem będzie taka futurystyka, gdzie plastik i papier przejdą do historii, aż tylko w smartfonach będziemy mieć wszystko. Powiem tak, no właściwie jest już taka przyszłość, bo masz aplikację mObywatel, gdzie możesz mieć praktycznie większość rzeczy. No ja poza jakąś tam gotówką, którą faktycznie mam, bo wiem, że na przykład gdzieś tam nie mogę zapłacić kartą, chociaż teraz nawet te miejsca, które były takie, gdzie nie można było płacić kartą, teraz można przez pandemię, żeby po prostu nie wymieniać pieniędzy. Ale ja od wielu lat już nie jestem zwolennikiem noszenia pieniędzy, w sensie póki nikt mi nie robi problemu, że chcę nawet, nie wiem, 5 zł zapłacić za dwie drożdżówki w sklepie, to dla mnie to jest spoko opcja, tak. Ja rozumiem, że mogą być jakieś ograniczenia, bo oni tam płacą od każdej transakcji i tak dalej. I jeżeli jest takie ograniczenie tam, że od 10 zł na przykład jest płatność, ja się nie obrażam specjalnie, tak. No, kupię coś, co i tak będę potrzebował, na przykład, nie wiem, paczkę hitsów, bo i tak będę kupował tam, nie wiem, za parę dni, tak, więc czy nie wiem, powiedzmy jakiś dżem, bo wiem, że dziecko lubi do śniadania, więc nie obrażam się na takie rzeczy, ale dla mnie ogromną możliwością, jakby ułatwieniem jest to, że ja mogę płacić zegarkiem czy telefonem, właściwie głównie płacę zegarkiem, telefonem właściwie w tym w 2020 roku może raz zapłaciłem telefonem, bo zegarka mi nie chciało przyjąć, nie wiem, terminal po prostu był jakiś taki dziwny,
Musiałem po prostu zdjąć maseczkę w sklepie, uchylić, żeby mnie zeskanowało i zapłacić. Ale tak to w 90% przypadków, jeżeli mogę, to płacę zegarkiem. Po prostu jest najwygodniej, najbezpieczniej i faktycznie można robić w ten sposób wszystko. Więc myślę, że ta przyszłość już nadeszła i ja praktycznie nie mam żadnych dokumentów takich nieplastikowych, które bym woził ze sobą. No właściwie chyba tylko ubezpieczenie od samochodu ewentualnie, ale to jest kwestia taka, że i tak to jest wbite po numerze rejestracyjnym, więc nie powinno być z tym problemu. Czy kręcąc materiał do recenzji albo nagrywając Q&A pijesz napoje energetyzujące bądź kawę mocną? Powiem podziwu, że masz energię i nie tylko. Wiesz co, kawę piję tak, jestem maniakiem kawy, potrafię wypić 5-6 kaw w ciągu doby. To jest trochę za dużo, ale bardzo lubię kawę. W sensie nie jestem jakimś smakoszem, żeby nie było, że piję jakąś, nie wiem, arabską sprowadzaną, kurczę, tam jakimiś osiołkami, tam nie wiem, albo coś. Kupuję po prostu zwykłą, taka jaka jest w promocji w Lidlu, albo nie, albo w Biedronce. Więc piję różne. Czasami mi się trafi jakaś lawaca lepsza, chociaż wiadomo, że niektórzy mówią, że to nie jest jakaś super kawa. Czasami trafi się jakaś tam Segra Fredro. No tak. Ale czasami kupuję jakieś po prostu takie najtańsze, bo nie ma to dla mnie większego znaczenia. Jeżeli chodzi o napoje energetyzujące, niestety, mniej więcej po zakończeniu studiów przestałem pić kompletnie. Znaczy odrzuciłem, byłem uzależniony trochę od Berna, tego takiego pomarańcza. Wtedy nie było tych smaków, bo teraz jest masa smaków, ale wtedy były chyba tylko te takie czerwone. Byłem od tego uzależniony strasznie i po prostu żołądek mi wysiadał, więc postanowiłem, że odrzucam w ogóle energetyki. I od tamtego czasu może wypiłem dwa różne gdzieś, albo trzy, jeden gdzieś tam w trasie, faktycznie wieczorem, żeby się trochę obudzić, bo już mi się chciało spać, a miałem jeszcze 100 km autostradą do domu, więc chciałem dojechać, a nie spać gdzieś na stacji i tyle. A tak to kawka. Grzegorz, cześć Robercie, zastanawiam się nad przejściem na ekosystem Apple. To jest długi komentarz, więc jak ktoś chce przeskoczyć, to można gdzieś tam próbować z czałeczkami. Chcę kupić iPhone'a i iPada, ja kupuję nowe urządzenie na lata, obecnie posiadam Note 4, och jej, piękny telefon. Kupiłem go w 2015, idealny dla mnie telefon, lubię duże telefony oraz rysik, tylko Android zacina mi się oraz dużo wolniej działa. Wyłącznik apek, przychodzenie do menu, mam tylko kilka apek, które używam. Oraz co rok robię restart telefonu, na chwilę to pomaga. Szkoda, że nie można połączyć Samsunga Note z Apple. Także posiadamy laptopa Acer Aspire 15 z 2015 roku, który jest dwa razy w tygodniu używany, średnio 4 godziny. Mam mało danych na laptopie i mam program CC Cleaner oraz Avast. Wersję darmową i też z pewnością jest tak sobie oraz włączonymi. Z włączaniem i mimo włączonego szybkiego startu zdążę sobie zrobić herbatę zanim się włączy. Dla mnie najważniejsze cechy to bezpieczny system, przelewy bankowe, zakupy online, surfowanie po necie, długie wsparcie, szkoda, że nie ma możliwości dokupienia dłuższego wsparcia, płynność działania, synchronizacja między urządzeniami, niezawodność urządzeń na długie lata, bezpieczne przechowywanie danych, producent, który nie zmienia co chwilę swoich założeń. Przepraszam. Na przykład będzie długie wsparcie, a potem z tego się wycofuje. Fotografia przyrody. No, znaczy wiesz, myślę, że wszyscy producenci, którzy oferują jakiś ekosystem, to no, na pewno w większości przypadków oferują takie urządzenia tak długo, że 5 lat wytrzymają z tymi wszystkimi sprzętami, więc gratulacje, jeżeli chodzi o Note 4 i tego Aspire 15. I myślę, że no Samsung daje 3 lata wsparcia takiego deklarowanego, Apple raczej koło 5. Z Huawei'em ciężko powiedzieć, bo są na takim przejściu trochę drogi w chwili obecnej. Mam kilka pytań. Czy Apple jest naprawdę bezpieczny? Czy moje dane są bezpieczne, to znaczy przez przypadek nie zostaną usunięte oraz jakie zabezpieczenia stosuje Apple? Znaczy, moim zdaniem ciężko powiedzieć, tak? No bo jakby nie siedzę od środka, więc nie wiem, czy Apple jest taką firmą, która nie ubija swoich projektów. Wydaje mi się, że nic takiego, co się pojawiło, nie zostało, no chyba oprócz airportów, tak? No ja nie miałem akurat, ale to słyszałem. Airporty, te jakby sieć routerów, to są jedyne rzeczy, z których, czy tam time capsule takie fizyczne, to są chyba jedyne rzeczy, z których się pozbyli, powiedzmy, tak z portfolio, jeżeli chodzi o urządzenia. Natomiast
zwróciłbym uwagę dla osób, które kupują jakby swój pierwszy sprzęt od Apple i będą zakładać dopiero swojego iClouda, zwróciłbym uwagę, żeby założyć iClouda. Niekoniecznie mówię, że to oczywiście można założyć chyba na mailu jakimś tam Apple'owym, ale założyłbym to na jakimś takim mailu, który jest taki powiedzmy stabilny, tak? W sensie na Gmailu na przykład, tak? Który wiem, że raczej no to jest jakby koń pociągowy dla całego Google'a, więc raczej nie usuną Gmaila, tak? Więc stosowałem takie maile, które nie są, że na przykład, nie wiem, jakaś tam, nie wiem, jakiś darmowy hosting, taki zupełnie taki powiedzmy krzak, który się okaże, że zwinie się, bo jak się zwinie, to zwinie ci się wszystko, co masz na iCloudzie. Więc na to uczulam, na to i tutaj przestrzegam. Założyłbym to na jakimś sensownym mailu, jakimś Gmailu albo jakimś, no nie wiem, czym robił to na O2 czy WPN. Ja, moja żona ma na chyba, moja żona ma na Gmailu, ale główną pocztę korzysta z O2. Jak widzę, jak ona mi pokazuje, jak jakiś tam mail przychodzi, bo coś tam, nie wiem, ze sklepu się coś tam pyta. Jak widzę, ile ona dostaje spamów w tych mailach, to ja się cieszę po prostu, że mam Gmaila i w ogóle jak przychodzi spam, to nawet o nim nie wiem. Więc na takie rzeczy bym zwrócił uwagę. A co do samego bezpieczeństwa, no ciężko powiedzieć, no. Wiesz, to wszystko zależy też od jak korzystasz ze sprzętu. Ty nie możesz swoich danych gdzieś tam... Nie możesz mieć na przykład hasła do wszystkich serwisów takich sam, tak? Nie może to być proste hasło. Główne hasło do iClouda, do pęku kluczy, do tego miejsca, które później może ci generować hasła do innych usług czy aplikacji, musi być naprawdę mocne i koniecznie musi być włączona dwuetapowa weryfikacja. I to wszędzie, na każdym koncie, które ma taką możliwość. Czyli jeżeli na Facebooku, no to zmienić hasło przed logowaniem w ogóle do powiedzmy, jak zmieniasz telefon, zmienić hasło na uwierzytelnianie dwuetapowe i tak dalej, więc to jest taka podstawa, którą trzeba wykonać. Jakie długie ma wsparcie bezpieczeństwa i czy dotyczy to wszystkich urządzeń Apple oraz kiedy liczy się wsparcie, czy od momentu premiery już urządzenia, czy od daty zakupu? Naturalnie od momentu premiery, tak, czyli, no bo jeżeli bym się teraz kupił, nie wiem, iPhone'a 7 teraz, dzisiaj, no to on już nie będzie miał takiego wsparcia przez tyle lat, jak miał na początku. Więc raczej tam chyba został rok, tak, czy to ostatni rok już. W każdym razie, no, na ogół to jest około 5 lat, więc jak kupujesz nowe urządzenie, to raczej szybciej wyczerpiesz baterię, w sensie jakby spowoduje, że jej jakby pojemność będzie mniejsza niż faktycznie urządzenie straci wsparcie. Jak z pewnością działania po dłuższym czasie, na przykład czy się zawiesza? Znaczy, ja najstarszego to mam iPhone'a w domu 10S obecnie i on działał ok. Zdarzają się jakieś tam zwiechy, ale to głównie z tego względu, że tam jest chyba 82% baterii. I na to właśnie uczulam, że pierwszym jakby objawem tego, że telefon zwalnia, jest to, że jest jakby niski procent jakby ładowania akumulatora, w sensie jakby pojemności samego akumulatora, no bo według Apple tam była ta aferka kiedyś parę lat temu, że oni obniżają wydajność urządzenia, w sensie po prostu na rdzeniach procesora przycinają, żeby się nie wskakiwał na tak wysokie taktowania, bo wtedy telefon się bardziej nagrzewa i pobiera więcej energii, a bateria już nie jest przygotowana do takiego poboru w 100%. Więc to jest ta różnica, no i wtedy najlepiej po prostu zmienić baterię, tak, najlepiej w serwisie oryginalnym, znaczy nie wiem, jest dużo osób, które mówi, że wymieniło na jakieś tam firmy X i że jest wszystko spoko, ale jest równie dobrze masa ludzi, którzy mówią, że firma X niestety nie za bardzo. Ja bym to pewno zrobił, jeżeli to jest telefon, który rzeczywiście jest moim urządzeniem, ja bym, i różnica między powiedzmy nieautoryzowanym serwisem jest, nie wiem, 30-50 zł, to pewno bym zrobił w autoryzowanym serwisie. Nie mówię, że bezpośrednio u Apple'a, ale u partnerów tych premium resellerów, bo oni chyba są do tego certyfikowani. Kompatybilność z lustrzankami, pamięciami zewnętrznymi innych marek, słuchawkami, dronami, z telewizorami innych marek oraz łącznością z nowymi samochodami, które marki samochodów. O, no to jest ciężko powiedzieć, ale lustrzanki wszystkie, Panasonic, Sony, to są te dwie, które na pewno ja korzystam i aplikacje działają i to do dzisiaj bardzo sprawnie, więc pamięci zewnętrzne, SanDiski na pewno mają wszystkie aplikacje do tych swoich pendrive'ów czy tych pamięci, które są jako backupy, to na pewno, to są z tych rzeczy, które ja mówię, które ja testowałem. Słuchawki, każdy bluetoothowe podłączysz, natomiast nie wszystkie będą miały te same funkcje, tak? Dużo zależy oczywiście od aplikacji, ale nie wszystkie będą tak rozbudowane.
Znaczy ja uważam, że jak się kupuje iPhone'a, to tak samo jakbyś kupił sobie opaskę tam, nawet jakąś super drogą, tak, nie wiem, powiedzmy Galaxy Watcha, tak, albo Apple Watcha. To są wszystko super zegarki, ale czy tam inne opaski można kupić, ale to nie jest, dopiero jakby sprzęt Apple'owy z Apple'owym będą fajnie gadały na tyle, że rzeczywiście warto przemyśleć ten zakup jeszcze raz, więc pewno jak będziesz tak samo ze słuchawkami. Może będziesz miał jakieś tam starsze i one będą działać po Bluetoothie normalnie, natomiast po pewnym czasie zauważysz, że jednak fajnie było spróbować czegoś od Apple'a i się skończy na słuchawkach od Apple'a, które one nie są najlepsze, tak, pod względem jakości dźwięku, ale po prostu działają bardzo dobrze. Co się wyjmujesz, ładujesz, odkładasz do ucha, zamykasz iPhone'a, w sensie wyłączasz ekran, odpalasz ekran w tablecie, masz słuchawkę w uchu, automatycznie ci się przełącza. No, to po prostu działa i to jest myślę chyba najlepsze w tym wszystkim. Chociaż wiadomo, że tak jak mówię, to są producenci, którzy mają znacznie lepszą jakość audio, czy lepszą jakość nawet wykonania pudełka i tak dalej. Drony. Myślę, że większość dronów jest wspieranych, raczej wszystkie są przewidziane właśnie nawet do tych dużych iPhone'ów, więc tutaj nie zauważyłem problemu. Zresztą większość osób zagranicznych YouTuberów, jak testuje jakieś drony, to raczej na iPhone'ach, z tego względu, że one są chyba trochę bardziej stabilne pod względem oprogramowania, te apki. Telewizory innych marek, nie wiem, mogę potwierdzić, że Samsung i LG działa. To są te telewizory, które miałem od momentu, kiedy mam iPhone'a. Są aplikacje, obecnie posiadam telewizor LG, co prawda z HomeKitem, więc to jest kwestia też, którą można sobie tam ewentualnie później rozważyć. Łączności z nowymi samochodami, które marki samochodów? Znaczy, powiem tak, jeżeli jest w specyfikacji, że jest CarPlay, to będzie działać, tak? Przewodowe albo bezprzewodowe, to trzeba sprawdzić. W dużym stopniu zależy to też od wyposażenia, ja na to zwracam uwagę. Na przykład w Mercedesie jest tak, że w standardzie nie ma tego i trzeba sobie to dokupić. To tylko tak zwracam uwagę. Żywotność baterii, to mówiliśmy, czy urządzenia Apple różnią się jakością i podzespołami na rynkach? Nie zauważyłem. W sensie były jakieś tam modele, że w Chinach na przykład były fizyczne dual SIMy, u nas są SIMy single plus druga karta eSIM cyfrowa, ale jakością wykonania chyba nie. Trwałość akcesoriów, na przykład ładowarki, kable. A teraz już nie ma ładowarek, więc problemu nie ma, jeżeli chodzi o najnowsze iPhony. Natomiast jeżeli chodzi o kable, te poprzednie były dość słabe. Ale kupowałem po prostu te, które są ewentualnie od innych producentów certyfikowane MFI, to jest taki skrót, tam musi być. Mam większość, które działają. Mam kilka od tej firmy, zawsze zapominam, jak ona się nazywa, znaczy wymawia Besos, tak? Mam kilka od Greensela, które są też bardzo dobre, w sensie nie miałem żadnych problemów, nic mi się nie rozpadło jeszcze, więc no myślę, że jest bardzo dużo Sateci, bardzo solidny sprzęt robi, drogi niestety, ale solidny, więc no podejrzewam, że nawet jakby się dobrze traktowało oryginalną ładowarkę, to oryginalny kabel on też wytrzyma, tak, ale niestety kable bardzo często gdzieś tam zakrętamy, owijamy, wyginamy i te oryginalne niestety potrafią szybko paść. Jak często wymieniać baterię? Ja myślę, że znaczy nie wiem, w iPadzie to nie wiem. Pewno też musiałbym w swoim wymienić, bo już też czuję, że jest dużo gorsza. W iPhone'ie nie wiem, nigdy nie miałem poniżej 93 chyba procent w iPhone'ie, więc póki co to działa zawsze w porządku. Myślę, że jak się schodzi poniżej 85%, to trzeba pomyśleć o takiej wymianie. Jaki jest serwisem baterii? No, tak jak mówiłem, w sensie u premium resellerów. Co z moimi danymi? One zostają nieruszone, bo tylko baterie wymieniają. Gdzie najpierw wymienić baterię? Ile to kosztuje? To musisz sprawdzić dokładnie, bo to zależy od modelu. Jak to się odbywa? No, myślę, że to robią na miejscu. To nie jest jakaś rzecz, która by trwała jakoś bardzo długo. No, po prostu może godzinę czy coś, tylko chyba trzeba się umówić na jakiś termin. Gwarancja, czy jest z tym problem? Nie, raczej nie. Tylko, że w iPhone'ach, w urządzeniach Apple'owych jest 12-miesięczna gwarancja. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancję, czy możliwość zwrotu produktu w ogóle kupionego bezpośrednio na stronie Apple, to masz też 14 dni. Działa to bardzo dobrze. Testowałem to z Apple Watchem 6. Czy warto kupować u Apple, czy nie ma to znaczenia w późniejszym aktualizacjami, gwarancjami? Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, tak. Myślę, że najważniejszą różnicą między kupowaniem u Apple a nie u Apple jest to, że pierwsze 14 dni masz faktycznie takie, że jeżeli coś jest nie tak,
to możesz to szybko, bezproblemowo, bez podawania przyczyny zwrócić. W innych sklepach też, natomiast tutaj robisz właściwie to wszystko online. Nie testowałem tego ani w innych sklepach Premium Reseller, ani w innych sklepach w ogóle, gdzie można kupić Apple. Ok, zmieniamy tematykę. Marcin Kucharski, cześć Robert, mam tu się pytanie. W moim S20 FE w sekcji ładowanie brakuje opcji wybór super szybkie ładowanie. Jest tylko szybkie ładowanie bezprzewodowe. Oczywiście po podłączeniu ładowarki 25W wyświetla się informacja o super szybkim ładowaniu, ale nie ma niestety trzeciej opcji wyboru. Porównałem z innym S20 FE i taka opcja posiadają, a mój nie. Jak temu zaradzić? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Znaczy ja byłem, pamiętam, że chyba przy S6 Edge'u dawno temu było tak, że na przykład szybkie ładowanie się nie pojawiło, nie pojawiała opcja do momentu, kiedy się nie podłączyło szybkie ładowarki, tak? Jak się korzystało bardzo długo od początku, na przykład z wolnych, albo ładowało przez komputer, to w ogóle ta opcja się nie wyświetlała. Więc w moim jakby toku rozumowania powinno być tak, że jak podłączysz szybką ładowarkę, to ona się powinna się ta opcja pojawić. Zobacz, czy po podłączeniu może restart telefonu, albo jeszcze trochę szybszą ładowarkę, jakąś inną, spróbuj, nie wiem, tam od jakiegoś MacBooka, jeżeli masz, albo od jakiegoś Nintendo Switcha, albo coś takiego, może wtedy zaskoczy, no bo wygląda to jak błąd oprogramowania, tak, bo tak powinno to działać, tak jak mówisz na tym drugim FE. Ewentualnie zgłoś to do Samsunga, bo może to po prostu błąd oprogramowania jest jakiś taki losowy. Mateusz Jackowski, co myślisz o nowej ładowarce od Xiaomi? Czy ma to sens stać się standardem? Chodzi o to bezprzewodowe takie ładowanie, że wchodzisz do pokoju, ci się ładuje, niezależnie czy masz w kieszeni, czy leży na stole i tak dalej. Uważam, że to jest sens. Dawno powinniśmy już to mieć i myślę, że to jest sensowne. Oczywiście tu problemów jest kilka, bo pierwsze, no, musimy wiedzieć, że to jest bezpieczne, a nie, że powiedzmy i tak nosimy telefon w spodniach, więc wiadomo, że niespecjalnie to działa u mężczyzn pozytywnie, tak ogólnie, a teraz chcielibyśmy dodatkowo wiedzieć, że z drugiej strony nam się wszystko nie usmaży, prawda? Ale tak zupełnie serio, to podejrzewam, że te technologie na samym początku będą dość wolne, to raz, a po drugie niestety telefony będą się, myślę, mocno grzały, bo jakby muszą być specjalne rozwiązania zastosowane w telefonie, które będą powodowały konwersję tej energii na taką elektryczną i myślę, że to może zajmować sporo miejsca w telefonie, w sensie i wydzielać sporo ciepła, tak, i straty też będą ogromne, w sensie, że emitowanie tego będzie kosztowało majątek, jeżeli chodzi o na przykład o mieszkanie, a z drugiej strony ładowanie będzie bardzo, bardzo powolne. No ale plusem jest tego to takie coś, że po prostu cały czas będziesz miał naładowane urządzenie na 100%, w sensie jak mieszkasz w domu, gdzieś tam albo w jakimś pomieszczeniu, wszystko to, co będzie miało tą technologię, będzie naładowane cały czas na 100%. Tak? Ciekawe, jak sobie z tym poradzą. Czy na przykład będzie możliwość odpuszczenia do 80%. Przypominam, że ładowanie telefonu chociażby do 80%, a nie do 100% przy 500 cyklach takich baterii, czy tam 300, wydłuża dwukrotnie żywotność baterii. To na to zwracam uwagę. Według takich danych, które miałem kiedyś od Asusa. Ale uważam, że to jest sens. Znaczy, liczyłem, że coś takiego pojawi się już trochę wcześniej i fajnie, że coś takiego będzie standardem, mam nadzieję, że u wszystkich i że wszyscy będziemy mogli z tego korzystać. Mam obawy co do tego, bo to jest naprawdę duża odległość, tak? A mówimy cały czas o falach elektromagnetycznych i mam jakieś takie obawy, że to niestety będzie strasznie siało. I przyjrzałbym się temu dokładnie pod tym względem. Nie jestem ekspertem, kończyłem Polibudę, ale no wiem, że jednak odległość robi swoją ogromną różnicę, jeżeli chodzi o pole elektromagnetyczne. Piotr, witaj Robert. Smartfon ma lepszy ekran Samsung Galaxy S21 czy iPhone 12? Powiem tak, ogólnie odnośnie kolorystyki myślę, że bardzo podobnie, może bym wskazał trochę bardziej na 12 iPhone'a, natomiast no S21 ma 120Hz ekran i myślę, że pod tym względem wygrywa. Ja bym tak, S21 pewno bym wybrał. Czy warto jest zainteresować się Apple Watchem SE? Myślę, że tak, bardziej niż tam szóstką nawet. Wiadomo, że SE nie ma wszystkiego, ewentualnie szukać jakiejś piątki gdzieś tam na stanach magazynowych. Myślę, że w zupełności wystarczający. Powiem szczerze, jak ja bym teraz nie miał Always On w swoim zegarku, to bym nawet nie płakał, bo bardzo często i tak włączam sobie tryb teatru, żeby wygasić go, bo go nie potrzebuję. Wiem, że się teraz zresztą i tak się ładuje. Bardzo często nie potrzebuję tego, żeby patrzeć co chwilę na zegarek, tym bardziej, że jak siedzę tu przed komputerem, no to i raz, że mam zegarek tu, mam zegarek na telefonie, mam zegarek pod komputerem, więc
Myślę, że tak bym zrobił. Mariusz Michalak, witaj Robercie, chciałbym się zapytać o słuchawki dokanałowe FreeBuds Pro. Widziałem, że testowałeś, mianowicie, czy po wyciągnięciu słucha słuchawki muzyka pauzuje się i po włożeniu do ucha wznawia się, czy gra cały czas? Z tego co wiem, to pauzowała się, ale przywołałem jeszcze Kubę, który też testował te słuchawki i on to na pewno potwierdzi albo zdementuje, ale wydaje mi się, że to była taka dość prosta, oczywista rzecz. Może nie wspomniałem o tym w recenzji, dlatego właśnie, że się to automatycznie pauzuje. Ale Kuba, poproszę o pomoc. Darkside, witam Robicie. Dziś zrzut trochę zbiorczych pytań, ponieważ zbierałem sobie potencjał pytania do notatnika, korygowałem je od czasu do czasu, a część usuwałem oglądając swoje Q&A, więc jeśli przerazi Cię ilość treści, to najwyżej pomiń. Nie, dobra, lecimy. Tylko napiję się kawę. Jeśli ktoś ma YouTube Premium, to wtedy ty nie dostajesz monetyzacji z wyświetleń od tej osoby, a reklamy, bo u niej się nie pojawiają wtedy, czy jakoś inaczej jest to rozwiązywane? Jakiś grosz stały się od oglądających z YouTube Premium. Działa to tak, że proporcjonalnie z tego, ile ty oglądasz materiału, w sensie załóżmy, że wydajesz te tam ileś tam złotych, oczywiście część zabiera YouTube, ale proporcjonalnie z tej całej reszty, w zależności od tego i na ilu kanałach innych oglądałeś, które mają włączone zarabianie, gdzie się włączyły reklamy, proporcjonalnie idą do tych twórców. Więc generalnie najlepszy scenariusz dla twórcy w Polsce jest YouTube Premium, bo z tego jednak troszkę więcej wpada, a to na to zwracam uwagę, i jeszcze z zagranicy, bo wtedy reklama jest pozycjonowana pod jakby content ID tak zwane, czyli w zależności od tego, co preferuje odbiorca, nawet wyświetla mu się amerykańska reklama nawet przy polskim filmie, bo on na przykład szukał, nie wiem, jakiejś pilarki Husqvarna, coś tam, tak? I ona się w amerykańskim jakimś tam w sklepie pojawia i to jest najlepsza reklama, tak? Jeszcze oczywiście jak się w nią kliknie i tak dalej, to jest jakby największy profit, największy koszyk, jeżeli chodzi o taką reklamę jednorazową. To jest najlepsze, no bo wiadomo, że w Polsce stawki reklamowe są też dużo niższe. Zresztą teraz był mocny pik, jeżeli chodzi o zarobki i reklamę na YouTubie, no bo był okres listopad, styczeń, to jest najlepszy okres powiedzmy w roku. Teraz naturalnie będą te spadki, biorąc pod uwagę, że tych reklam będzie mniej emitowanych. Jeśli nie dostajesz i załóżmy połowa osób z czasem by miała tę subskrypcję, to wydaje mi się sporym ciosem w twórców i jeszcze z tego jest pomijane reklamy lub obejrzenie na przykład połowy. Czy czas oglądania jest tak precyzyjnie monetyzowany, czy jest to zero-jedynkowy, pełne obejrzenie, zarobek, prowizja, a pominięta bądź fragment nic. Tego nie wiem, natomiast jest to naturalne, że ja staram się zawsze dawać reklamę na początku i na końcu. I tak jest domyślnie włączona. Staram się w środku za dużo nie dawać. Chyba że jest jakaś recenzja, która ma 27 minut, to uważam, że na tak długą recenzję jeszcze jedna reklama może być w środku. Tym bardziej, że początkową, no wiadomo, że ktoś tam nawet kliknie pomiń. Ostatnie, jak już się kończy film, to i tak nikt nie ogląda, bo zawsze robi wyłącz. Więc myślę, że chyba zależy to od tego, jak to się ustawi. Chyba powyżej 8 minut musi mieć film, żeby móc zrobić reklamę w środku. Kiedyś to było 10, teraz to skrócili. Nie zaglądam Ci do portfela, tylko tak czyste ciekawości. Często pomijam reklamy ze względu na ich treść czy powtarzalność. Ja robię tak samo, więc się tu nie przejmuję. Lubię, gdy ich ścieżka dźwiękowa jest 5 razy głośniejsza od... Nie lubię. Od oglądanego materiału. Materiał to, gdzie szał dostać, zwłaszcza jakiejś durnej gierki mobilnej o zombie na przykład. No dokładnie, to mam to samo. Głównie na słuchawko powinni to jakoś unormować, dopasować do głośności materiału bądź aktualnej na urządzeniu czy coś. No, powinno być to zmniejszone na pewno. Dlaczego nie mam telefonu z na przykład 4,5 GB pamięci RAM? Dawniej były modele z nieparzystymi ilościami, na przykład 768, 1,5, 3, aktualnie 4, na styk 5, 6 ciężkich aplikacji, są modele 6 i zdaje się być to złotkim środkiem na styk dla bardziej wymagających, zapasem na mniej bądź średnio, jeżeli jednakże 78% średniaków ma jedynie te 4 GB. Flagowce 812, kiedyś telefon miał 1,5 do 2. że to się zmieniło, no bo też zmienił się ekran. Oczywiście, jeżeli ekran jest Full HD, to jest bardziej obciążający dla RAMu niż HD, tak samo ekran 2K, no bo więcej pikseli musi się zmieścić w grafikach, które trzeba przechować w RAMie, więc zajmuje to fizycznie, znaczy cyfrowo więcej miejsca. Dlaczego nie ma? No bo tak są produkowane kości, tak były kości kiedyś 768, zauważ, że tak samo było na zegarkach, w różnych innych urządzeniach, więc to po prostu był standard kości, które były produkowane, tak? Tak samo giga, półtora czy 3 GB. Więc
teraz ten przyrost jest większy, tak? Jest taki powiedzmy dwójkowy bardziej, w sensie mamy 6, 8, czasami pojawi się 10, chociaż też nie często, później jest 12, 16. Więc raczej jest to kwestia po prostu produkcyjna tego, jak zostały kości stworzone, jak są produkowane, czy wycinane i tak dalej, więc nie doszukiwiam się tutaj tego, że po prostu jest jakiś spisek czy coś takiego. Dlaczego nie robią wyświetlaczy na przykład 75 lub 70 czy 80 Hz? Zawsze byłoby to więcej niż standardowe 60, a uzysk i koszty produkcji niższe od matrycy 90, 120 czy 144 Hz. Przyznam szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że raczej jest to kwestia po prostu parzystości tych 30. No bo jeżeli masz nieparzystą wartość, to no na przykład na... No, widać to chociażby przy nagrywaniu. Czasami na niektórych ekranach one migają, tak? Tak samo jakbyś miał, nie wiem, czy może wprowadzać jakieś dodatkowe interferencje, przynajmniej w części urządzeń. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast zwracam uwagę, że na przykład te nowe ekrany w Samsungach to są do 120 Hz. One są na przykład w przypadku chyba Ultra od 12 Hz do iluś tam, do 120, a odnośnie S21 i S21 Plus od 48 Hz do 120. Więc jest to chyba na tyle i tak płynne, że zmienia się to tak, że nie wiemy, nie widzimy tej różnicy i jest to na bieżąco aktualizowane. Ale dlaczego akurat tak jest to robione? Myślę, że chodziło o wielokrotność 30 Hz. Tak samo jak mówimy, że coś tam, nie wiem, chodzi w 120 klatkach, 144, no tak zostało to zaprojektowane i ktoś to tak wymyślił i tak to odbieramy w chwili obecnej. Szkoda, że producenci rezygnują z wysuwanych przed nich aparatów. Według mnie to był genialny pomysł, jak niegdyś LG wpadło na obiektywy szerokokątne. Do wszelakich noczy już się przyzwyczailiśmy, jednak ekrany bez jakichkolwiek ubytków. Skaz zawsze będzie robił lepsze wrażenie, będzie lepszy do oglądania treści. No to tak wiadomo było, gdy się wysyła taki aparat, że coś się ktoś próbuje do nas podglądać. Może to jakiś spisek, żeby Face Messenger, Instagram i inne korpo mogły nas sprawdzać, albo żeby agencje rządowe mogły monitorować jakieś grubsze szychy. Wszystko tak pół żartem oczywiście, choć w pewnym sensie potencjalna inwigilacja jest faktycznie istnieje. To już nas pochłania, a my temu w sumie przytakujemy. Jeśli tak, to jutro zgarnie mnie ABW za rozgryzienie ich. Znaczy nie sądzę, żeby to akurat było tak związane, nawet pół żartem, pół serio, natomiast myślę, że nie ma dużo tych rozwiązań mechanicznych, bo to jest drogie po prostu, tak, i awaryjne mimo wszystko. Pamiętajcie, że to, że coś się otworzy, tak jak na przykład Fold, nawet zginany ekran Fold 100 tysięcy czy tam 200 tysięcy razy i wszystko jest ok, to wszystko jest po prostu robot, który zgina tak i tak i tak i tak i tak i tak i zgina i mówią, o 200 tysięcy razy, hura, super, super, wrzucamy na rynek. Natomiast rzeczywistość jest naturalnie inna, bo wpadnie ci coś między te ekrany, wpadnie ci jakiś piasek, tu coś gdzieś przeskoczy, tu jakiś papruch ci wyskoczy z kieszeni, telefon ci w międzyczasie upadnie, odegnie się trochę w drugą stronę. Jakby przykładów i scenariuszy jest miliard, których oni nie są w stanie przewidzieć. Znaczy pewne rzeczy są, takie jak na przykład w Asusie, na przykład przy Zenfonie 6 to robili. Byliśmy na konferencji i pokazywali, że na przykład dzieci się bawiły tymi wyginanymi, obracanymi aparatami, żeby zobaczyć, czy dziecko tego nie zepsuje. To jest dużo bardziej racjonalne niż sterowanie, powiedzmy, robotem i myślę, że to jest jakby naturalne. Natomiast i tak nadal pewno wszystkich scenariuszy nie da się w ten sposób zrealizować, więc myślę, że po prostu tutaj jest problem taki, że po prostu jest to drogie i później w serwisie niestety również problematyczne. Czekam na Zenfona 8, 8 Pro, a ty? Ja myślę, że te Zenfony naprawdę są najbardziej chyba niedocenianymi telefonami ogólnie na rynku. Kupić raczej nie kupię, bo wszystkie flagowce poszybowały z cenami Norbitem jakieś 2-3 lata temu, ale ogólnie kupi to ja Asusowi, LG. Te dwie firmy coś kombinują innowacyjnego, nie kopią, tylko bezmyślnie Apple jak czy czwarty tej branży. Wiesz może kiedy i może powiedzieć, w jakim okresie można spodziewać się nowych modeli od nich? Niestety nic nie wiem. Ale Asus wydaje tak dość cyklicznie i ostatnio się pojawił Zenfone 7 i ROG Phone 3 w zeszłym roku, więc raczej na razie się nic nowego nie pojawi. Świeże modele i myślę, że no, dajmy im trochę odetchnąć. Jakim cudem stworzona budowa materiału może wpływać aż tak na cenę smartfona? Na przykład można wziąć S20 FE do zwykłej S20, wyprodukowanie obudowy z kawałka metalu, aluminium czy szkła to koszt 100-150 dolarów? No nie sądzę, bo jakoś bywały tanie średniaki świetnie wykonane, na przykład Xiaomi Note 10, 10 Lite, dawna seria A3, A5, A7, A8 czy dawne średniopółkowce Xperia od Sony.
czy Alcatel Idole 4.4S. Jak dla mnie to ściema i wymówka, gdy jakiś flagowy model jest klapką z powodu absurdalnej ceny, czyli tak naprawdę zbyt zachłannej marży. Pewno tak, myślę, że jakby to się o wszystko rozbija, natomiast ja przypominam, że 90% osób, które kupuje telefony, no może przesadzam, że 90, ale 70% wkłada i tak je w silikonowy case. Jaka różnica, czy masz pod spodem z tyłu, którego nie widzisz, bo i tak jest to pewno w jakiejś tam księżniczki albo w superbohaterów. Jaka różnica, czy to jest plastik, czy szkło? Praktycznie żadna. I myślę, że takim osobom nie robi to różnicy, tak? Nie pewno też by to nie robiło różnicy. Natomiast ja należę akurat do tych takiego grona, który nosi telefony zawsze bez pokrowca i tak będę nosił i póki będą wytrzymywać w moich rękach. Regres serii Moto Power ostatnio dobra była, a to się nie powiem. No dobra, przeczytam. To żarty, patrząc na ich specyfikacje, z genialnej serii zrobili szroty po wciskaniu u operatorów średnio obeznanych. Po G8 Power wystarczy dorzucić 2 GB pamięci RAM, wyższy model Snapa, trochę lepszy ekran, kolorystycznie, bateria o 1000 większa i byłaby genialna G9 Power, a nie niejakie wybrakowane średniaki, jak i setki na rynku. Moją G8 Power, gdy będę zmieniał, to pewnie na Pixela 4a lub 5.5a lub LG Velvet lub jego następca, o ile powstanie, chyba że przy edycji 11 czy 12 projektanci motki wytrzeźwiają, bo wypuszczenie następcy o połowę gorszego we wszystkich wyższej cenie, to nie wiem jaka to strategia. Ale to nie pierwszy raz. Pamiętam, że Moto G po prostu z serii chyba czwórka była gorsza od trójki, jak dobrze pamiętam, czy piątka od czwórki. Więc to nie jest taki, powiedzmy, jakiś zabieg przypadkowy w Moto, tylko coś tam po prostu eksperymentują sobie na ludziach, na klientach. Ale tak jak mówiłem, no dawno nic nie miałem od Moto, więc dziwne. No dostaję do testów laptopy wszystkie od Lenovo, od Moto telefonów nie dostaję. No hello. Jak myślisz, dlaczego Pixel nadal nie są dostępne w Polsce? Mają polski interfejs, więc to dziwne, bo są gotowe na nasz rynek. Można chodzić o jakieś kruczki regulaminowe, prawne, czy coś prawne, bądź dystrybucją. Gdy Amazon wyjedzie do Polski, to myślę, że to rozwiąże poniekąd problem, bo z niemieckiego nie chcą wysyłać już nawet kurierami. Jeśli ktoś nie ma znajomych w D, to słabo z tym. Sam bym kupił takiego kompaktowego 4A za 1500-1700 zł, z 5G szerokim kątem za te 2000, jeżeli chodzi o piątkę. Wiesz co, no, nie wiem dlaczego, ciężko mi powiedzieć. Możliwe, że dlatego, że jakieś tam usługi nie są jeszcze aktywne, powiedzmy, w Polsce. Może dlatego, że po prostu sklep nie wystartował oficjalnie, tak? Jest to tylko tym spowodowane, że jakaś musi być jakaś sieć sprzedaży albo sieć serwisów przygotowana. Nie wiem, ogólnie Google Polska oczywiście istnieje. Byliśmy wielokrotnie tam wszystkim znajomym na spotkaniach, tak dalej, na konferencjach, gdzie mogliśmy nawet dotykać różne nowe piksele, pamiętam te Nexusy i tak dalej, ale oficjalnie ich sprzedaży takich tych pikseli nie ma, więc no to jest minus. No fajnie by było, gdyby się pojawiły, no przecież ja nie widzę takich większych problemów, natomiast no mówię, no to może być związane z siecią. Pamiętajcie, że poprzednie jakby Nexusy czy wszystkie tego typu sprzęty były robione przez jakieś brandy, tak, tutaj jednak. Oczywiście piksele też, ale wychodzą już spod ramienia Google'a i może chodzi właśnie o tą jakby sieć i sprzedaży i tego, że to nie tylko powiedzmy na stronie, tylko musi być dogadane powiedzmy z innymi sklepami i tak dalej. Dominik Kowalski, cześć, czy S20 FE jest już flagowcem czy mocnym średniakiem? Ja uważam go za flagowca, tak? Są flagowce i turbo flagowce, ja bym raczej tak podzielił, bo dlaczego mam odbierać S20 FE tytuł flagowca, skoro jest telefonem, który ma wszystko, tak? No oczywiście, no ma plastikowy tył, tak? I występuje w wersji LTE i 5G, ale ma bardzo dobry ekran, przepraszam, ma szybkie ładowanie indukcyjne, zwrotne, zestaw trzech aparatów, ekran 120 Hz, no znaczy nie widzę tu jakichś takich rzeczy, które by powodowały, że ten telefon nie ma być flagowcem, tak? A to, że są telefony dwa razy droższe, też flagowce, bo mają jeszcze dodatkowo kilka rzeczy, to te nazwałbym turbo flagowcami. Szanowny Dron, witam, czy klienty są regularne, o regularnych porach? Na ogół w soboty, natomiast czasami jest to raczej poranne godziny. Dzisiaj, skoro jesteśmy w godzinie 9.06, czyli prawie godzinę już nagrywamy, to raczej pojawimy się gdzieś po 12, bliżej 14, bo to jednak bardzo długo YouTube przetwarza taki godzinny materiał. Pomimo tego, że jest Full HD, kiedyś testowałem 4K, to w ogóle chyba 2 dni to przetwarzał YouTube, więc sobie odpuściłem. Więc raczej
raczej jest to powiedzmy sobota, czasami przesunięte na niedzielę, ale godzin konkretnych nie, jest to zawsze taka niespodzianka, bym powiedział. Łukasz Sadowski, dzięki za odpowiedź w poprzednim filmie. Tak jak doradziłeś, wziąłem pod lupę ekrany i faktycznie szok. Redmi Note 8 Pro ma ostrzejszy obraz. Włączyłem 120 Hz w poko, ale to nie pomogło i nie był tak ostry obraz. Testowałem to na filmie YouTube Sony 4K Demo Another World. Może poko dla YouTube nie wymusza 120 Hz i stąd gorsza jakość. Jednak mimo wszystko wybrałem poko. Nie lubię zmieniać telefonu i wsparcie dla mnie jest jak najważniejsze. Mam tutaj na myśli aktualizację bezpośrednio od producenta, bo widziałem, że niektórzy mają na Note 8 Pro dużo wyższe wersje nakładek MIUI plus kilka dodatkowych trybów fotograficznych, jak chociażby RAWy. Zawsze można wtedy wywołać zdjęcia w lepszej jakości i tak będzie to telefon sporo poniżej 1000 zł w wariancie 628. No myślę, że bardzo sensownie. Naprawdę żyjemy w takich czasach, że telefony za 1000-1500 zł już są takimi smartfonami, które oczywiście nie są najlepsze, ale są wystarczające dla większości osób i będą robiły takie zdjęcia, które nikomu nie będą przeszkadzać. Damian Golek. Cześć Robercie, mam dwa pytania. Pierwsze o kanał YouTube. Oczywiście nie chodzi o zarobki, ja nikomu do portfela nie zaglądam, tylko zastanawiam się już od dłuższego czasu, jak dokładnie działa ten algorytm. Zawsze mówicie o łapkę w górę i o zasięgu i o komentarzach, ale o jakich ilościach mówimy, żeby algorytm się tym zainteresował? Pytam z czystej ciekawości. Wiesz co, nie mam pojęcia, no to jakoś pewno jest proporcjonalnie liczone, no nie wiem. Ciężko mi to jakby odpowiedzieć na to, bo nie mam żadnego feedbacku z drugiej strony, więc nie wiem tego od zaplecza. To są jakieś moje takie domysły i jakby analiza tego, co się dzieje na przestrzeni lat. Tak? Więc zawsze jak jest więcej łapek w górę, jest więcej wyświetleń, to jest lepiej. Chociaż zwróciłem uwagę, że jednak ważniejszy na kanale jest watch time, w sensie długość wyświetlanych materiałów. I myślę, że to jest chyba trochę ważniejsze niż ogólnie na liczba wyświetleń. Oczywiście z punktu widzenia zarobków wyświetlenia są ważniejsze, tak? No to jest naturalne, ale dla kanału, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, wydaje mi się, że watch time jest trochę ważniejszy. No i ogólnie komentarze, łapki i tak dalej. No wiadomo, no w takich czasach niestety żyjemy. I moje drugie pytanie. Jestem w trakcie robienia smart dom. Na razie zrobiłem wszystkie LEDy na smart gniazdka. Działa pięknie do dedykowanej aplikacji Smart Life. Dodam, że jak już kiedyś mówiłem, mieszkam w Niemczech, więc gniazdka kupione na Amazon. Teraz myślę o halogenach i kaloryferach. Moje pytanie, polecasz coś? Dodam, że sterowanie głosem to może być miłe, aczkolwiek niekonieczny dodatek. Najbardziej interesuje mnie coś na aplikację. Pozdrawiam. Znaczy, wiesz co, nie wiem, co to jest Smart Life. Podejrzewam, że nie słyszałem, żeby to było Apple HomeKit, więc możliwe, że jest to po prostu Google'owy. Więc jeżeli Google'owy, to brałbym to, co jest dostępne i co jest najtańsze, co Ci się podoba wizualnie, bo tu jest największy problem, że ludzie nie patrzą na jakby aspekt zupełnie wizualny. I na przykład ja brałem te głowice Netatmo, które są powiedzmy takie sobie, ale na przykład Eve, taka firma, robi też głowice i są dużo ładniejsze. Myślę, że ten. Mam też Somfy teraz w domu i myślę, że Somfy robi też bardzo ładne akcesoria i teraz mają wsparcie w ogóle dla HomeKitu, więc jest masa fajnych rozwiązań. Fibaro ma też bardzo fajne rzeczy, więc ja bym patrzył, jeżeli współpracuję powiedzmy z Twoim systemem, z Twoją aplikacją, to sobie pewno możesz sprawdzić i brałbym to, co jest powiedzmy bardziej niezawodne i poczytał na forach, bo to raczej tam się od użytkowników najwięcej dowiesz. No i później bym decydował w zależności od tego, co Ci się podoba, tak? No bo są ludzie, którzy mają na przykład czarne grzejniki w domu, tak? No to takie białe końcówki, które są właśnie adaptery, gdzie są wszędzie, no to one będą średnio pasować, tak? Bym szukał czegoś, co jest czarne. Krejzolski. Odnośnie narzekania ludzi na brak jacka, sławki Bluetooth są tanie i wygodnie, zgadzam się po części, bo po pierwsze w tych samych pieniądzach znajdziemy 99 przypadków lepsze przewodowe. Masz 100% rację. Mam na myśli jakość dźwięku, a po drugie fajnie jest mieć wybór, bo ktoś może mieć swoje ulubione stare sławki, ale na jacku. Po trzecie jednak nie przejmujemy się, czy one są naładowane, czy tylko bierzemy, podpinamy i słuchamy. Po czwarte, nawet jak ktoś kupi przejściówkę lub słuchawki na odpowiednie złącze USB-C Lightning, to traci możliwość ładowania telefonu w danym momencie. Nawet ostatnio pomagałem w oborze ładowarki indukcyjnej, żeby rozwiązać ten problem, że nie można rozmawiać i jednocześnie ładować, a po piąte, nie każdy posiada na przykład najnowsze auto i może mieć możliwość, jak na przykład ja, jedynie podłączenia po jacku. Nie posiadam na przykład Bluetootha w danym egzemplarzu. Aha, no tak, no w sumie nie pomyślałem, więc przepraszam. A nawet gdyby było to, z tego co kojarzę, to służyło tylko do połączeń, aby puszczać muzykę z telefonu, a po dłuższym, nie, no do muzyki też, a podczas dłuższej trasy stosowanie przejściówek odpada ze względu na brak możliwości ładowania. Więc suma summarum, nie widzę żadnych zalet wywalania złącza słuchawkowego, bo jeden argument,
który słyszałem w recenzjach, to większość baterii, ale nie oszukujmy, nie, ja nie uważam tak, ale nie oszukujmy się, o ile ona może być większa przez to, a jednak spora liczba osób posiada powerbanki czy możliwość podładowania telefonu w trakcie dnia, więc rozładowanie go do zera jest bardzo rzadkie. Ja bym powiedział tylko, że po prostu estetycznie to bardziej wygląda, że po prostu nie ma tej dziury. Natomiast uważam, że, znaczy nie wiem czy zauważyliście, a w każdej recenzji mówię o tym, że złącza słuchawego nie ma i musimy się już do tego przyzwyczaić, natomiast zawsze wolę mieć wybór, tak? No to do mnie dość oczywiste. Radosław Jankowski, cześć Robię, zamontowałeś zamontowanie magnesów na pleckach iPhone'a 12 jest bezpieczne dla baterii, nie wpływa to na zużycie ogniw. Nie wiem, czy takiego zwykłego magnesu, natomiast te, które są przewidziane, jeżeli chodzi o MagSafe, to myślę, że nie. Ale czy zwykły magnes, to tego nie wiem. Magda Piekarska, czy twoim zdaniem kolejne firmy jak Sony, Samsung i TP pójdą w ślady Xiaomi i LG z autorskich aplikacji podstawowych, jak telefon wiadomości i kontakty, będzie zmiana na aplikację Google, jak telefon Google wiadomości, Google i TP. Mam A51 i gdy przyjdzie wymiana, mam obawy, czy nowe galaktyki otrzymają takie podstawowe apki Google, które są beznadziejne w użytkowaniu podczas synchronizacji z bałaganem z kontaktami. Myślę, że nie. Znaczy, w sensie są firmy, Samsung na pewno nie zmieni, mając na uwadze na przykład rozbudowano i jakby możliwość rozbudowania tej aplikacji, jak ona jest bardzo rozbudowana. Oni mają swoje białe filtry wszystkie, te spamowe i tak dalej. Za dużo chyba zainwestowali kasy w to, żeby to po prostu tak porzucić. Czy posłanie prezydenta Joe Bidena, Huawei i Google pojednają się, Huawei będzie miał już sklep Play i apki Google? Wygląda na to, że nie, chyba ogólnie cała administracja jest tak niezbyt chętnie nastawiona, więc może tu być problem. DJMJ84. Cześć Robocie, korci mnie przeskok z Note 10 Plus na S21 Ultra, doradzić, czy to dobry pomysł, czy może czekać na Folda 3? Tyle, że to pewnie z 12 tysięcy będzie kosztować. Pozdrowienia dla Ciebie i rodziny. Na pewno będzie z 2 razy droższy niż S21 Ultra, dzięki. Wzajemnie dla Ciebie. Powiem szczerze, no na pewno S21 Ultra jest bardziej wypasiony niż Note 10 Plus, natomiast pytanie, których rzeczy Ci brakuje? Design, może trochę lepsze te głośniki stereo, lepszy aparat, no bo to jednak tutaj jest poprawa znaczna, szczególnie mając na uwadze te duże zbliżenia i ostrzenie z tego głównego aparatu. To są duże zmiany, ale czy to są takie, które by decydowały o tym, że faktycznie warto zmieniać telefon? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, ile musiałbyś dopłacić i czy faktycznie, jeżeli możesz sobie pozwolić na taką zmianę, chociaż myślę, że tak, no bo skoro w ogóle mówisz o Foldzie 3, to znaczy, że gdzieś tam w głowie świta jego, że jesteś w jego zasięgu, to nie wiem. No i tak już chyba skończyła przez sprzedaż, więc raczej nic tam już nie będzie, więc teraz jest regularna sprzedaż i teraz przez dłuższy czas raczej ta cena nie spadnie. Więc pewno bym teraz poczekał, czy się pojawi, kiedy się pojawi ten Fold 3, co pokaże, czy nie pokaże. Może Fold 2 stanieje wtedy, to Cię zainteresuje. Pewno bym teraz przeczekał trochę to. Damian B. Jak się ma sprawa z układami graficznymi smartfonów? Mają jakieś większe znaczenie, czy to sprawa podrzędna? W recenzjach raczej mówi się tylko, że Mali albo Adreno. Wiesz co, myślę, że to jest kwestia i tak bardziej poziomu samego sprzętu, tak? Znaczy, nie widziałem, żeby topowy układ właśnie przy Snapdragonie, no to mamy Adreno, czy chociażby przy Exynosach Mali. To nie widziałem, żeby one miały problemu z jakimś renderowaniem grafiki, czegoś takiego, więc raczej po prostu, no to wiecie, no to jest tak, jakbyś brał gotowego kompa, jak kupujesz, nie wiem, z i3, to dostajesz tam, nie wiem, GTX 970, jak kupujesz z i10, to dostajesz GTX 3090. Mniej więcej tak to wygląda, oczywiście w dużym uproszczeniu, tak, więc jest to taki składak, po prostu masz to w zestawie, bo to jest oczywiście już bezpośrednio jakby połączone. Jak sobie radzić z sprawnością utylizacji etykietek teleadresowych z paczek? Są tam nasze dane, a wydaje mi się, że nie wyrzucasz do śmieci kartek z adresem czy numerem telefonu. Jak jeszcze papierowe można podrzeć, czy przez niszczarkę, to gorzej z tymi naklejkami na folię czy stretch. Znaczy ja generalnie robię tak, że zamazuję na ogół albo zaklejam po prostu taśmą. Jak zakleisz raz taśmą taką porządną, taką szarą do pakowania paczek, to jak przykleisz ją i oderwiesz, to odchodzi razem z tym, z całą etykietą, więc tutaj nie ma problemu. A segreguję wszystkie kartony, bo mam ich za dużo, więc układam po prostu sobie jeden, rozkładam kartony, układam sobie jeden obok drugiego, żeby później je zwinąć razem i po prostu jak przyjeżdżają panowie, w któryś tam dzień mam w kalendarzu,
to zabierają wszystko. Więc staram się po prostu to robić tak, że te etykiety nie zawsze mi się zdarzy, nie zawsze o tym pamiętam, więc to nie jest tak, że jestem idealny, ale staram się, szczególnie na kartonach pod tym względem. Natomiast, no wiecie, no to jest tak samo jak paczkę później oddaję. No, moje dane też idą później w drugą stronę, więc no, nie jestem w stanie też tego kontrolować. Jarek był, cześć Robercie, czy jest jakaś aplikacja na Apple Watcha, iPhone'y, które można ustawić powiadomienie o naładowaniu urządzenia na 80%, czy mógłbyś coś polecić? Niestety, czekaj. Juice chyba się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Sprawdzę. Juice? Kurczę, nie pamiętam. Juice baterii? Nie pamiętam. O Jezus. Miałem kiedyś takie narzędzie. Wysyłało powiadomienia i w jedną i w drugą stronę, w sensie i z zegarka, jakby na zegarek wysyłało powiadomienie, że tam jest naładowany, czy chyba pokazywało, właśnie nie chciało wysyłać powiadomień, bo nie wiem, czy nie był płatny jakiś plan. Musiałbym poszukać, ale wydawało mi się, że to jest jakiś, że juice battery, coś takiego mi się wydawało. Brałem to w jakiejś promocji. Było gdzieś tam na paperze mi wyskoczyło i... Może to zmieniło teraz nazwę? Nie. Powinno być w aplikacjach, które pobierałem gdzieś tam wcześniej, więc dziwne, że to gdzieś mi tutaj zniknęło. Możliwe, że po prostu się... czekajcie, możliwe, że po prostu... No nie wiem, spróbuję znaleźć i najwyżej ci dopiszę, jeżeli znajdę. Ale jeżeli nie napiszę, to znaczy, że nie znalazłem. Ale coś takiego, że Juice 2, coś takiego, że po prostu można było mieć widżety nawet na bezpośrednio i na telefonie, i na zegarku, jak to drugie urządzenie jest naładowane. Dominik Czarnowski. Cześć Robercie, jaka jest w zasadzie różnica między Apple Pencilem pierwszej generacji a drugiej? Nie chodzi mi o budowę obu rysików, o ich współpracę z iPadem Pro pierwszej generacji. Wszystkie są informacje o tym, że Apple Pencil 2 nie będzie kompatybilny ze starszym urządzeniem. Czy to znaczy, że wcale nie będzie działał, czy nie będzie działać jakieś konkretne funkcje? Pytam, bo chętnie kupiłbym rysik do swojego iPada Pro pierwszej generacji. Za jakiś czas pewnie wyjdzie pora na jego wymianę. Jak mam teraz kupować rysik, to fajnie byłby współpracował z nowym sprzętem. Kupując teraz Apple Pencil pierwszej generacji, mam pewność, że będzie działał z moim iPadem, ale jak wymienię na nowszy, no to już bezużyteczny. Z tego co pamiętam, chyba mój rysik iPada drugiej generacji testowałem na jakimś poprzednim erze i nie działało to, więc raczej tak. Różnica na pewno jest w jakości ekranu pod spodem. To nie jest kwestia tego, znaczy tego, może nawet nie ekranu, tylko tego digitizera, który wykrywa po prostu nacisk ruchu. Tak, oczywiście dwójka jest bardziej precyzyjna, inaczej ładowana, to swoją drogą, ale też nacisk jest chyba inaczej reprezentowany, bo jest dużo bardziej dokładny, bardziej naturalny. Jest w ogóle w tych starszych iPadach jest tak, że odległość między tą wierzchnią częścią szkła a ekranem jest dużo większa. W sensie jak piszesz tym rysikiem pierwszej generacji, to widać, że nie dotykasz jakby ekranu, tylko dotykasz szkło i widać, że taki cień nawet delikatny pada, jak spojrzysz pod kątem. Przy iPada, które mają wsparcie dla Apple Pencila drugiej generacji, czegoś takiego nie ma. Jest to szkło jest bardziej sklejone z ekranem i wygląda to jak odręczne pismo. Nie znam, nie miałem żadnych dodatkowych rysików, więc niestety nie wiem, jak to ewentualnie rozwiązać. Askier, Mateusz Koreczek stwierdził, że w Polsce dostajemy dalej gorszy procesor niż Stany w przypadku serii S21. Czy tak faktycznie jest, że 888 jest lepszy od Exynosa 2100? Przecież bardziej się grzeje. Wiesz co, no i tak jak mówiłem, znaczy wiesz, ja nie jestem za tym, żeby wydawać takie osądy, jak się nie ma dwóch urządzeń, tak? Więc ja powiedziałem, że ciężko mi to porównać do Snapa 888. Mówiłem to w kilku materiałach, bo na przykład w Mi 11 gdzieś tam się grzał podobno. Natomiast nie wiem, jak to wygląda w przypadku S21. Może tam działa znacznie, znacznie lepiej. Ja mogę natomiast powiedzieć, że Exynos 2100 na pewno nie grzeje się tak jak ten 990, który mieliśmy wcześniej. Więc tu jest duża różnica i pod tym względem, jeżeli chodzi o baterie i o właśnie o ten wydzielanie tego ciepła, czy ewentualne klatkowanie, tu tego problemu nie ma, jak na poprzednim Exynosie. Natomiast wydaje mi się, że różnica na pewno jest mniejsza i tak jak mówiłem w recenzji, że nawet jeżeli Snapdragon 888 jest lepszy, to na pewno ta różnica nie jest tak duża jak w poprzednich latach.
Straszek Piotr Szymon, czołem Robercie, szacunek za kanał i determinację. Rzadko kiedy piszę, ale zawsze słucham. Będę się starać od teraz systematycznie o coś pytać. Super. Niedawno miałem do wyboru dwa telefony, Belvet i Mi 10T. Porównałem je pod względem wydajności, głośników, łączności. To się dla mnie liczy, więc wybrałem 10T bez Pro, wersja 8 GB RAMu. Jednak mogłem wziąć LG od razu z dual screenem i trochę mnie boli to po wyborze. LG ma gorszą pamięć, mniej RAMu i oczywiście gorszy procek. Pytanie do Ciebie, czy Ty byś miał wybrać to co? Czy pytanie, no, czy będziesz z tego korzystał, tak? Bo ja zachwalam dual screen, on jest super, natomiast to jest trochę tak jak z rysikiem, tak? No, noty są super, ale jeżeli ktoś nie będzie korzystał z rysika, to po co płacić za nota, tak? Bo zawsze gdzieś tam część tej ceny jednak jest jakby częścią płacącą, czy płacimy tą część za tą technologię, za tego rysika. Więc skoro nie, no to lepiej wziąć S-kę nawet z poprzedniego roku, która jest powiedzmy bardzo, bardzo podobna, albo czekać na kolejną. I tak samo jest w przypadku dual screena. Jeżeli wiesz, że będziesz z tego korzystał i uważasz to za super opcję, pobawić się w tym sklepie, teraz otworzyli galerię, to częściowo to sklepy, to można iść sobie to zobaczyć, pobawić się i zobaczyć, czy to faktycznie jest funkcja, z której będziesz korzystał. Czy jak się okaże, na przykład po tygodniu, że wyjmiesz ten dual screen i zostawisz go w domu i nie będziesz go nosił, to wtedy lepiej mieć Mi 10T. Ale jeżeli wiesz, że będziesz to wykorzystywał i wręcz nie będziesz tego zdejmował, tylko w jakichś tam okazjach, jak nie wiem, idziesz powiedzmy do teatru i chcesz mieć powiedzmy cienki telefon, tak, żeby nie rozpychał kieszeni, To myślę, że warto i ja bym się nad tym skupił. Dawid Ćwikła, witaj Robercie. Jestem osobą niepełnosprawną, która próbuje swoich sił na YouTube. Sprzęt komputerowy interesował mnie już od podstawówki. Pamiętam, jak moi rodzice dostawiali białej gorączki, kiedy komputer domowy i szkolny przestawał działać, ponieważ lubiłem w nich grzebać, a to Windowsie czy nawet BIOSie. Moje zabawy z komputerem skończyły się pewnego razu koniecznością zrestartowania BIOSu przez wyjęcie baterijki z płyty głównej. Na swoim LG V30 mam zrobionego roota, co świadczy o tym, że jestem dosyć zaawansowany. Mam w nim również magiska i moduł Viper 4 Android polepszający audio. Bawiłem się też modyfikację custom ROMów na moim starym Galaxy Core. Poprzez takie kombinacje nauczyłem się wielu rzeczy i to zostało mi do dziś. Pasjonuję się sprzętem mobilnym, komputerowym, sprzętem audio RTV, a także smart home. Mam kanał na YouTube i na nim demonstruję ciekawe moim zdaniem aplikacje. Porównując sprzęty, opinie, gry, przedstawiam starszym modelem, na przykład telefonów. Pożyczam sprzęty od rodziny, znajomych, nagrywam o nich filmiki, mam tylko 353 subskrypcje, więc pewnie to jeszcze za mało, aby w jakiś sposób mój tutaj istnieć jako tester sprzętu. Tak naprawdę to nie wiem za dużo o tym temacie, może się doświadczony już recenzent, możesz wypowiedzieć mi na parę pytań. Jak to jest z tym testowaniem różnego sprzętu? Czy wiąże się to z jakimiś kosztami, które ja ponoszę? Nie, znaczy od razu podpowiem, bo ostatnio też do mnie pisał jeden z kolegów, którego tak trochę lepiej powiedzmy znam gdzieś tam z Twittera, że też ma tam kilkaset subskrypcji czy kilka tysięcy i nie ma możliwości, tam na przykład jeden z producentów mu odmówił wydania sprzętu do testów. I uwierzcie bądź nie, ale ja też dwa razy na przykład od Samsunga na początku miałem odmówiono mi wydania telefonu do testów i to najśmieszniejsze jest to, że to była ta sama osoba, tylko w innej firmie, bo to wtedy była inna agencja, ale ta sama dokładnie osoba, którą teraz bardzo dobrze znam i bardzo, myślę, się lubimy. Więc wiecie, no to jest tak, że po prostu oni mają tabelki, oni muszą wiedzieć, że ty zrobisz recenzję i obejrzy to ileś osób, bo ty przez dwa tygodnie będziesz zajmował ten telefon. I z punktu widzenia firmy, oni muszą działać na korzyść firmy, im zależy na tym, żeby wysłać to do miejsc, gdzie po prostu będzie najwięcej po prostu oglądalności, no bo to muszą wpisać w tabelkach, które później lecą do Chin, Korei, tam, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, gdzie się muszą to rozliczyć, więc taka jest niestety prawda. Ja też miałem wielokrotnie, nie dostawałem sprzętu i też musiałem na początku robić z telefonów, które tylko dla siebie miałem. Ja mogę pozyskać, podobno musi być tam minimum 1000 subskrypcji, ileś godzin oglądania filmów, żeby można było coś zarabiać. Wiesz co, chyba teraz więcej, teraz ten limit jest chyba 10 tysięcy, nie wiem czy nie tak. Coś mi się wydaje, że ten limit jest większy niż 1000 subskrypcji, bo ja na przykład mam drugi kanał na luzie, który ma chyba 2000 subskrypcji czy 1000 subskrypcji i on generalnie nie ma włączonego zarabiania, bo się nie da, tak? No bo chyba wyłączyli. Ja mogę pozyskać sprzęt do sprawdzenia go i zrobienia o nim filmu. Znaczy, no najlepiej no, gdzieś tam na razie od znajomych, tak? Jak będziesz miał jakąś tam bazę, powiedzmy, telefonów, to wtedy ewentualnie może udać się gdzieś tam dorwać. Spróbować do różnych producentów napisać, tak? Zawsze wchodzisz sobie na biuro prasowe danej
firmy i jest kontakt do PR menadżera, czy też do osób i wtedy pisać maila. A jak nie, to oni cię przekierują do kogoś innego. Jak się nie uda, ja uważam, że nadal nie jest to złym rozwiązaniem. Są stacjonarne sklepy, gdzie czasami sprzedawcy pozwolą ci coś tam nagrać, tak? Więc zapytaj się, czy możesz sobie taki jeden telefon na kabelku nagrać. Wiadomo, że to może nie być jakieś specjalnie profesjonalne na początek, ale chodzi o to, żeby był po prostu treść na kanale, więc myślę, że to nie będzie jakiś problem. Wiesz co, no możesz pisać na priv, na facebookowego tego grupowego naszego grupowego Facebooka strony i wtedy ewentualnie coś tam napiszę. Macika nie, hej Robert, polecam wygodnie wsiąść, bo mocno się rozpisałem, ale musiałem jakoś wyczuć z siebie wszystko, co chciałem. O jest. Dzisiaj są same kobyły i dlatego mamy już godzinę 15, tak? Robert, dobra, czy S20 jest lepszy względem S25G, jeśli chodzi o głośniki? Myślę, że tak, ale nie wiem, czy nie jest trochę cichszy, bo wydaje mi się, że jest trochę bardziej przytłumiony. Mówiłem o tym, że nie wiem, czy to nie jest taka symulacja po prostu tego, że ma być więcej basu. Wiem, mówię, że jest lepszy, ale jest taki pan, Mirosław Mazaniec, i on mówi, że w dźwiękach jest pierwsza klasa A. S21, że jest nieźle, ale Google Plisek gra lepiej, więc mógłbym się to bardziej zgłębić, bo planuję w maju kupić ten telefon i mnie to zaniepokoiło. Ja nie wiem, ja ostatniego Pixela nie miałem, więc ciężko mi się z tym jakby do tego odnieść. Mój A50 to już jest na granicy używalności, chyba kilka dni temu przez kilka minut nie mogłem dołączyć do lekcji, bo klawiatura nie chciała wyskoczyć. Kiedy chciałem to od nowa włączyć aplikację, to się otwierało z pół minuty i w sumie dopiero po jakichś 5 minutach męczenia udało mi się wpisać kod, bo znowu klawiatura nie chciała wyskoczyć. Dzisiaj było jeszcze gorzej, bo przez dobre 3 minuty nie mogłem nawet odblokować telefonu. Kiedy klikałem przycisk boczny, nie było żadnej reakcji, jedynie górny pasek się włączał, a po kolejnych próbach pojawiła się godzina oraz ikona odcisku palca, ale kiedy położyłem palec, to mimo że tak jakby go rozpoznało, to zaraz ekran zgasł, bo nie zdążyłem przejść do ekranu głównego, a na ekranie no wygląda tak, jakbyś miał jakiś bałagan albo jakiś bug. Więc albo wyczyścić oprogramowanie i zrobić restart fabryczny, albo iść do serwisu, żeby wgrali nowe oprogramowanie. Przypomnę, że wersji Xeo jest całkowity reset już z kilka miesięcy i mam i nic on nie zmienia, nawet pomyśl. Czy, no dobra, muszę to rozszyfrować, bo niestety nie jest to poprawnie napisane. Pomysł, czyją w końcu może być wina, według mnie raczej to po stronie producenta, bo nie mam pomysłu, co to jest. Jeszcze Orange mogło wprowadzić, że telefon działa tak tragicznie. Tak czy inaczej, nie chcę ryzykować po raz kolejnego średniaka z literką A. I powiedz mi, według ciebie, czy jest coś takiego jak u mnie, to jest jakiś skrajny przypadek, czy wszystkie słabsze telefony? Znaczy, ja nie widziałem, żeby wszystkie słabsze telefony tak działały. Tak? Oczywiście mogą się zdarzyć, ale ja bym po prostu poszedł do Orange, tak? I powiedział, telefon zastępczy, siema i naprawcie ten telefon, tak? Bo działa jak nie powinien. Ja bym tak to zrobił. Chciałbym, żebyś wyjaśnił mi, czy jeśli wezmę telefon z takim mocnym procesorem, to czy nie powinien mieć miejsca jakiejkolwiek rozbieżności między wersjami nieoperatorskimi, jeśli to jest przyczyną takiego problemu. Oczywiście, jeśli okazałoby się, że ze sklepu typu Media Expert są raty 0%, to bym tam wziął, ale przy A50 różnica wyniosła w Neonecie ponad 500 zł, co spłynęło na wybór w Orange. Chcę mieć telefon na przynajmniej 2-3 lata i się nie martwić, czy zacznie mi wtedy mulić, czy tak jak mój już od początku sprawiać problemu. Ja nie wiem, na ile teraz producenci ingerują w oprogramowanie, bo dostaję różne telefony i tylko właściwie od plusa i czasami tam jest rzucona jakaś tapetka czy ekran logowania i właściwie tyle, kilka aplikacji, które można usunąć. Nigdy od plusa też nie miałem tak długo telefonu, żeby sprawdzić, czy faktycznie on nie zaleguje po jakimś dłuższym czasie, więc ciężko mi to powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wersje sprzedażowe ze sklepów, brałbym po prostu zawsze każdy taki przypadek takiego z telefonu, który zaczyna szybko lagować po jakimś tam czasie, masz gwarancję, idź i powiedz, że telefon nie działa tak jak powinien, tak pokaż jak to działa i ewentualnie no, wiesz, że taki telefon na początku w serwisie będzie zrestartowany, więc warto po prostu sobie na początku samemu zrestartować taki telefon, żeby po prostu sobie zaoszczędzić chodzenia, bo może to rozwiąże sprawę. Michał Cisielski, jak oceniasz jakość fabryczną przyklejonej folii na S21 Ultra? Czy jest wystarczająco, można ją zostawić na stałe? No chciałem zostawić sobie to na recenzję, natomiast powiem tak, że jest bardzo dobra, niestety łapie ryski, ale jest bardzo dobrze przyklejona.
ale niestety ktoś nie wpadł na jakiś genialny pomysł, niestety na to, żeby ją zrobić do końca. W sensie ona jest tak zrobiona do połowy. Znaczy góra, dół jest ok, natomiast lewa i prawa krawędź jest jakoś tak bez sensu, bo palcem po prostu, jak robisz gest cofania, cały czas haczysz. I musiałem ją zerwać, bo po prostu mnie to do białej gorączki doprowadzało, więc... nie, dobra, wyrzuciłem to z siebie. Co sądzisz o występie wyspy z aparatami? Wystaje ona nadal po złożeniu dedykowanego etui Samsunga, na przykład skórzonego, tego nie wiem, nie mam. Oczywiście telefon się buja, chyba mniej trochę niż S21, bo po prostu jest cięższy i bardziej stabilnie siedzi, ale mimo wszystko się buja. Powiem szczerze, mi to jakoś tak aż bardzo mocno nie przeszkadza. Tak, akurat go teraz nie mam, bo gdzieś go zostawiłem, chyba się ładuje na dole. W każdym razie nie widzę tutaj, tak, no, wygląda znacznie lepiej to niż Note 20 Ultra, moim zdaniem, czy tym bardziej S20 Ultra, więc jest ta ogromna wyspa, tak, ale jakoś tej czerni przynajmniej, którą mam, ona się tak zlewa, że nie jest to aż takie szpetne. Dużo bardziej przeszkadza mi to, że telefon po prostu jest ciężki, jest wyważony tak, że bardzo często musisz go chwycić tak bardziej w połowie, bo jak go chwycisz od dołu, to niestety na modus aparatem przeważa troszkę, tak dziwnie, opowiem o tym w recenzji. Aparaty producentów flagowych smartfonów są różnie oceniane, na przykład według serwisu DxOMark, czy ci najlepiej oceniają jak Huawei, Xiaomi, Apple, Samsung produkują komponenty do swoich aparatów, czy korzystają z zewnętrznych dostawców, a jeżeli tak, to skąd są duże różnice w ich ocenach, skoro mogli kupić te same komponenty i zapewnić podobną jakość i zadowolenie konsumentów. Czy wiesz, no to jest jakby taka tajemnica, której chyba jeszcze nikt nie rozwikłał, która na przykład flagowa Sony ma najlepsze matryce, które Sony zresztą przez jakiś czas miało tak, że rezerwuje sobie na rok najnowszą matrycę, dopiero później pozwala, żeby ona była wprowadzona do innych smartfonów i wtedy wszyscy je kupują, bo wszyscy kupują praktycznie od Sony, czy tam no, czasami od Samsunga, ale inne firmy potrafią oprogramować te aparaty, a Sony nie. Więc oprogramowanie robi tutaj strasznie dużą robotę. Zresztą kiedyś ktoś tam robił takie testy, że i w flagowcach, i w średniakach wrzucał aplikację Google Camera, która po prostu robiła takie cuda z tymi aparatami w porównaniu do tych stokowych aplikacji od producentów, że nie ma co tutaj mówić. Więc a sam oceny to jest zawsze kwestia wybiórcza. Pamiętajcie, że wszystko to, co ja mówię zawsze na kanale, to jest kwestia tego, jak ja interpretuję, jak ja odbieram urządzenie. Cyferki cyferkami, jeżeli chodzi o testy, ale to, czy wrażenie płynności, wrażenie plastiki z obrazu, detali, to jest wszystko mój odbiór, tak? Więc niektórym może się bardziej podobać to, że Samsung ma bardziej naturalne kolory w tym roku niż w poprzednich latach, szczególnie po wyłączeniu tego trybu optymalizacji, a niektórym może się to nie podobać. Niektórym może się podobać, że nie wiem, Xiaomi ma bardzo takie mocno nasycone i z mocnym kontrastem fotki, a komuś mogą się podobać bardziej takie płaskie, jak na przykład w iPhone'ach. Więc to jest kwestia zawsze indywidualna i po prostu do tego trzeba podejść tak, interpretując, no tak jak, nie wiem, wybierasz komputer, tak, podoba mi się wizualnie, nie podoba mi się, lubię to oprogramowanie, nie lubię, przy samochodzie podoba mi się, nie podoba mi się wnętrze, bok, tył, tak, takie wyposażenie spoko, a takie nie. Ernest Michna, cześć Robert, przysiadam się w końcu po 4 latach z S7 Edge'a, wow, na S21 Ultra, hip hura, ogólnie jestem pod dużym wrażeniem, dużo rzeczy zostało usprawnionych względem S7 Edge'a, co jak co, ale przeskoczyłem o 5 generacji. Aparat jest dla mnie bomba, wyświetlacz miazga, bateria w mojej ocenie świetna, od ponad tygodnia mam powtarzalne 6 godzin, przy czym zostało mi jeszcze 20% baterii, ostatnio miałem nawet 7 oraz 8, no mam podobnie. A raz jak zszedłem do 1% osiągnąłem 10 godzin na ekranie. Różnica zauważyłem również w tym, jak szybko względem S7 reaguje żyroskop podczas zmiany orientacji ekranu, ale pytanie mam do Ciebie, czy Tobie też szybko ubija się aplikacje w tle? 12 GB pamięci RAM, ogromna liczba, a zarządzanie moim zdaniem nie jest taki super. Z reguły zostaje 2-3, tak, to faktycznie jest mało zostaje, ale myślę, że większość zostaje aplikacji. Nie powiedziałem, że jest tak jak w ROGfonie 3, gdzie tam właściwie po tygodniu aplikacje leżą, ale jest dobrze, znaczy nie zauważyłem jakichś wielkich problemów, chociaż z dwa razy mi się chyba przeładowało coś, jeżeli chodzi o przeglądarkę, nie wiem. A same aplikacje, jak wracam do nich po jakimś czasie, ładują się ponownie. Myślałem, że dłużej się są trzymane w ramie. Nie odpalam 50 aplikacji naraz, wracam do YouTube po krótkiej przerwie i mi go ładuje od nowa. Czy u Ciebie też wystąpił podobny problem? Nie zauważyłem. Jeszcze pomonitoruję to, ale
Wydaje mi się, że Chrome mi tak jakiś numer robił przy S21 Ultra kilka razy, ale inne aplikacje chyba nie. Sprawdzę jeszcze to, wrócę na to uwagę i dam Ci znać, tak? Najwyżej. No, postaram się przynajmniej. Andrzej Markiel, witaj. Ostatnim czasem testujesz słuchawki douszne. Są jakieś słuchawki mono do rozmów, do telefonu komórkowego, a nie stacjonarnego. Polecasz bez względu na cenę? Telefon? Chodzi Ci o taką jedną słuchawkę, żeby mieć po prostu w tym. Znaczy, nie wiem, czy bym brał taką jedną słuchawkę z jednego prostego powodu. Bo myślę, że ona nie będzie miała takiej jakości audio, jak będziesz miał dwie słuchawki nawet włożone jednocześnie, tak? Możesz włączyć sobie tryb przy tej transparentności, tak zwany ogólnie u innych też, więc będziesz słyszał, co się dzieje na zewnątrz, a jakość dźwięku, która będzie się do ciebie docierała i wydobywała się z ciebie, będzie dużo lepsza. No i przypominam, że większość tych słuchawek ma również możliwość taką, żeby słuchać i rozmawiać tylko na jednej słuchawce. Tracę głos, więc kończę. Myślę, że jeżeli chodzi o coś takiego, to wolałbym po prostu, bo taką słuchawkę tylko będziesz miał do rozmów, a słuchawki, które kupisz sobie, wykorzystasz zawsze ewentualnie do muzyki, do oglądania filmów. Nie wiem, jaka jest różnica w cenie, ja nigdy nie testowałem takiej pojedynczej słuchawki, więc naprawdę ciężko mi to jakby określić. Dobra, dzięki, to było 372 Q&A. Mam nadzieję, że w poniedziałek pojawi się S21 Ultra. Nie liczyłbym na jutro, chociaż dużo już mam zrobione, ale myślę, że jeszcze dużo przede mną, więc montowania będzie samego 5-6 godzin, więc raczej dzisiaj nie uda mi się tego na pewno zrobić też, więc raczej nastawiam się na spokojnie na poniedziałek. Ja jeszcze sprawdzę te kwestie tych aplikacji. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i cześć.